Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceprezydent miasta Opola, pan Przemysław Zych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I mamy mnóstwo pytań, bo i bardzo szerokie spektrum Pana działania, Panie prezydencie, tutaj w naszym mieście jest. A zacznijmy od tematu gorącego, bo od wczoraj zaczęły się rejestracje nauczycieli na szczepienia. Jak przebiega ten proces? Czy Opole jest gotowe na szczepienie nauczycieli i jakie osoby. Mogą zakwalifikować się do tych szczepień pierwszej tury. Gorący temat, jeżeli chodzi o szczepienia, już od kilku tygodni, tak? dlatego, że co chwilkę kolejna grupa może się rejestrować, jest szczepiona i z tego jakie otrzymujemy informacje, na ten moment przebiega generalnie wszystko w porządku. Nawet otrzymujemy w Polsce, z Polski takie informacje, że, że w Opolu jest to zorganizowane bardzo przejrzyście i z tego tytułu na pewno należy się cieszyć. Przypomnę, że mamy uruchomioną infolinię, nie tylko i wyłącznie tą dedykowaną ustaleniu możliwości transportu, ale również tam osoby, które odbierają telefony służą informacjami, podpowiedzią w jaki sposób się zapisać, jakie są możliwości, gdzie najlepiej Zadzwonić i jak załatwić tę sprawę. To jest bardzo ważne z tego tytułu, że po prostu mieszkańcy Opola mają, tak to nazywam, takie koło ratunkowe czy telefon do przyjaciela, w cudzysłowie oczywiście, no ale mają możliwość zadzwonienia i, i, i do pytania. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to tak, od wczoraj nauczyciele mogą jakby składać chęć, czyli tak zwaną deklarację. Robią to i to należy powiedzieć bardzo wyraźnie u dyrektora swojej placówki, czyli w tej placówce oświatowej, w której są zatrudnieni. Szczepienia będą realizowane, takie informacje mamy na obecną chwilę od piątku. Natomiast wygląda to w taki wskazuje sposób. wskazuje na to, przepraszam, że wchodzę w słowo, że te szczepionki nie dotrą na piątek. Na chwilę obecną nie mamy takiej informacji. Nie miejsca. mamy Powinno takich wszystko przebiegać płynnie. Tak, dokładnie. Więc wskazujemy, że piątek będzie tym punktem startowym dla nauczycieli, ale również dla pracowników przedszkoli i żłobków. Przy czym warto zaznaczyć mniej więcej jeszcze, jak wygląda. Ten cały schemat postępowania w momencie, jak dyrektor odbierze informacje od swoich pracowników, którzy są nauczyciele chętni, przekazuje to, jeżeli dobrze to nazwę, przez system informacji oświatowej, tam umieszcza tą liczbę chętnych, a, a później już potem nasze szpitale będą się z dyrektorami poszczególnych placówek kontaktować i będą już się już... Umawiać na konkretne daty, kiedy nauczyciele będą mogli być szczepieniem. Przy czym warto zaznaczyć, że ta szczepionka AstraZeneca, jak dobrze pamiętam, jest dedykowana nauczycielom i jest to szczepionka, która będzie podawana tylko i wyłącznie osobom do 60 roku życia. Ona nie była testowana na osobach starszych. stąd Nauczyciele, tak, starsi opiekunowie w przedszkolach czy w żłobkach. powyżej 60 roku życia będą szczepieni już potem w swoich grupach, ten taki okres wiek, przepraszam, 60. Plus. No to na dzisiaj mamy taką informację, że to jest mniej więcej kwiecień, to jest ten miesiąc, kiedy, kiedy te szczepienia będą, będą realizowane. W pierwszej kolejności nauczyciele będą szczepieni, ci, którzy na dzisiaj wykonują swoje obowiązki stacjonarnie, tak, 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 czyli nauczyciele klas 1-3, a także. Pracownicy czy opiekunki w żłobkach przedszkolanki i, i, i przepraszam, przedszkolanki i pracownicy w żłobkach opiekunki. Mhm. No to trzymamy kciuki, żeby to wszystko przebiegało sprawnie. Kolejny nurtujący nas opolan temat to zupełnie inna branża, mianowicie ale istotna ustawa śmieciowa. Przetarg na śmieci, czy on się w końcu odbędzie i czy będzie podpisana umowa z Remondisem bo to jest jakby też bardzo ważny aspekt i naszego życia, i jakby wyglądu naszego miasta. Co z tymi śmieciami, panie prezydencie? I znowu, jak sięgnę pamięcią wstecz, to od kilku tygodni to faktycznie był taki gorący temat, bo zawsze, albo przynajmniej inaczej, od pewnego czasu temat odpadów yy, rodzi emocje i najczęściej są te emocje negatywne. Obserwując pewne tendencje ogólnopolskie, praktycznie każdy przetarg yy, wiąże się z pytaniem nie, czy zapłacimy więcej, tylko ile zapłacimy więcej. I jakby przyczyn tych podwyżek jest bardzo dużo. To wielokrotnie powtarzaliśmy, że raz ustawodawstwo, dwa rynek taki monopolistyczny. Tych właśnie takich przyczyn, jak powiedziałem, jest dość sporo. Natomiast ostatni rok faktycznie był rokiem, gdzie wykonaliśmy potężną pracę, po pierwsze, żeby rozpoznać potrzeby mieszkańców. Być może sobie pani redaktor przypomina, realizowaliśmy taką ankietę, pytaliśmy naszych mieszkańców, jak chcieliby, aby ta usługa była prowadzona, czego im brakuje. Co by chcieli, żeby ująć w kolejnym przetargu, i na podstawie tych odpowiedzi przygotowaliśmy przetarg, który w większości przypadków te Zaczy, właśnie sugestia. Spełnia, tak. Ale czy tam była mowa o podwyżkach? Tam właśnie o podwyżkach nie, ale to jest jakby kolejny element, żeby ustrzec się tych podwyżek, albo przynajmniej, żeby zminimalizować to ryzyko. Zrobiliśmy też dwie takie analizy. Jedna wewnętrzna, tutaj nasza wewnątrz ratuszowa, druga przy udziale firmy doradczej, takiej firmy zewnętrznej, która mogła zupełnie z boku popatrzeć na nasze możliwości i potrzeby, jeżeli chodzi o mieszkańców i oczywiście o nasze miasto, tym, czym dysponujemy. I to również spowodowało, że przetarg, który w poprzednim, pod koniec zeszłego miesiąca był otwarty. Był zupełnie inny niż te poprzednie. Poprzednie przetargi wyglądały w ten sposób, że miasto było podzielone na sektory. W każdym sektorze było osobno zagospodarowanie i osobno był odbiór. Natomiast teraz zrobiliśmy to trochę inaczej trochę to, 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 to może nie odzwierciedla to słowo faktycznie tych zmian, bo zmiana była rewolucyjna. znacząca, rewolucyjna. Nie ma już sektorów, podzieliliśmy zadania. Związane z odbiorem i zagospodarowaniem na dwa zadania. Przy czym jedno zadanie dotyczyło tylko i wyłącznie frakcji bio, a drugie zadanie o wiele większe dotyczyło odbioru zagospodarowania, czyli tej frakcji czarnej, zmieszanej i tych selektywnie również zbieranych, czyli pojemnika zielonego, żółtego i, i, i niebieskiego. I tu warto jakby też wspomnieć, że te ceny, które uzyskaliśmy w przetargu, są to ceny realne, które dają nam możliwość spoglądnięcia. Po pierwsze, że te nasze analizy i wyliczenia one mają przełożenie faktycznie na rzeczywistość i obecnie na tendencje jakie są na rynku, a druga rzecz, że nawet ta kwota, która została wskazana trochę większa od pieniędzy, które mieliśmy zabezpieczone. No daje, nam taką, daje nam też takie wyobrażenie, że, że warto w pierwszej kolejności zabezpieczyć faktycznie budżet i jeżeli będziemy dysponować tymi środkami, a chcielibyśmy to zrobić pod koniec miesiąca lutego, wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby faktycznie związać się umową z usługodawcą. I, i, i od kwietnia realizować odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Opolu. Przy czym to jest też bardzo istotne, że ta kwota, która została nam wskazana przez usługodawcę, wskazuje na to, że nie będzie potrzeby, żeby ceny uległy. Zwiększeniu. I to jest chyba najważniejsze. No to chyba najważniejsze, i żeby była płynność w tym odbiorze śmieci. Panie Jak rozwijcie. najbardziej. Nawet myślę sobie, że warto w, w, wspomnieć, że ta usługa, która by była realizowana od, od kwietnia, ona nie jest skąpa w żadnym y, y, obszarze y, w porównaniu z tym, co było kiedyś. Czyli y, harmonogramy, częstotliwość y, odbioru jest de facto w, w zabudowie jednorodzinnej jest taka sama natomiast w zabudowie kilkurodzinnej bądź wielorodzinnej jeszcze tą częstotliwość zwiększyliśmy tam jest kwestia też pojemników niebieskich może warto jeszcze skorzystać też z możliwości i powiedzieć naszym mieszkańcom że będą teraz zamiast worków w zabudowie jednorodzinnej będą pojemniki i to jest również sygnał, który otrzymaliśmy od mieszkańców, że nie chcą mieć worków, chcą mieć pojemniki, więc standardowo pojemnik niebieski, który będzie przekazywany mieszkańcom, to jest pojemnik o pojemności 240 litrów. Natomiast mieszkańcy, jeżeli z różnych powodów widzą, że jest to pojemnik, który jest za duży, nie mają miejsca, żeby postawić taki, taki pojemnik u siebie na, <laughs> przepraszam, na posesji, Wtedy prosimy o kontakt z biurem nadzoru odbioru odpadów komunalnych i będzie możliwość, żeby, żeby pojemność tego, tego pojemnika zmniejszyć do 120. Ja mam wrażenie, że przy obecnej produkcji śmieci w XXI wieku nie ma za dużych pojemników. No to przejdźmy do bardzo sympatycznego tematu, który też jest ważny, a jakby cała działalność sportowa młodzieży tutaj na, w Opolu na pewno jest też w obrębie pana pieczy. No a Mamy bardzo duży sukces, chyba pierwszy od 11 lat, jeśli chodzi o sporty, właśnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Ja Jakie się uśmiecham dziedziny? w środku całym sobą, <gry> dlatego że to jest... To jest sukces, który należy dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy go odmieniali przez wszystkie możliwe przypadki, pokazywali go i się nim chwalili z tego tytułu, że w dużej mierze jest to sukces osiągnięty przez młodych sportowców z Opola. A w jakich dyscyplinach tak naprawdę mamy największy sukces? To również cieszę, że to są dyscypliny, które od kilku lat miasto Opole wspiera. Czy to przez dotacje jednoroczne, Przede wszystkim, czy, czy, czy również te wieloletnie, i, i, i również poprzez stypendia czy udostępnienie infrastruktury, bardzo dobrze w tym roku wypadli nasi lekkoatleci. Bardzo dobrze. To jest grupa mega utalentowanych, młodych sportowców, którzy dzisiaj rywalizują na poziomie juniorskim. Natomiast, jeżeli będą tak się rozwijać, to myślę sobie, że nie jeden z tych młodych zawodników będzie miał szansę, żeby rywalizować na igrzyskach olimpijskich. Wtedy będziemy mieli ogromną satysfakcję, że ktoś kto ćwiczył na naszym stadionie lekkoatletycznym w Opolu, biegał po naszych salach gimnastycznych czy niebawem halach sportowych. To jest właśnie tutaj, ta, ta dziewczyna bądź ten chłopak z tego, z tego miasta. Trenował z, z trenerami z Opola i, i będziemy mieli ogromną satysfakcję. Trzymam mocno kciuki. To są takie perełki jak Kasia Kokot, Filibrak, Oliwia Greiner zawodnicy, o których już się mówi. Dobrze, panie prezydencie, ja nie będę udawać, że nie widzę um, i jak wszyscy opolanie, nie widzą nazwiska Magdalena Zych, a nie jest to zbieg okoliczności e, i e, sukcesy, które osiąga w dziedzinie łyżwiarstwa szybkiego, nie zawdzięcza temu, że jest pana prezydenta córką, tylko swoim umiejętnościom. Łyżwiarstwo szybkie u nas też stoi na bardzo wysokim poziomie od jakiegoś czasu. Od wielu lat. To jest jedna z też z sekcji, która jest w klubie AZS-u, Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej, generalnie klub. AZS znalazł się w rankingu na 17 miejscu w Polsce. To jest to jest niesamowity wynik. Między innymi również właśnie dzięki zawodnikom Shortreku. W ogóle sekcja Shortreku jest drugą sekcją sportową w Polsce po Białym Stoku, gdzie jest ogromna szkoła, szkoląca użyze szybkich na krótkim torze, a zaraz po nich jest właśnie nasz opolski klub. Oczywiście tak, no, Madzia z dużym powodzeniem radzi sobie na tej arenie już nawet nie tylko ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej. Występ Wystartowała ostatnio w Mistrzostwach Europy seniorów, mając jeszcze niespełna 17 lat. No ale również w tej sekcji jest i Mateusz Krzemiński, i Wika Tkaczuk, i wcześniej był Adam Filipowicz, i, i, i Magda Warakomska, która była na Igrzyskach Olimpijskich. No, są tutaj zawodnicy, warto spotkać. wspomnieć jeszcze bardzo młodziutkiego Bartka Dębińskiego, który, który też rywalizuje na najwyższym Szczeblu swojej kategorii wiekowie, więc na pewno jest to sekcja bardzo perspektywiczna. A mówiąc dalej, kajakarstwo jest też tą dyscypliną, Ale która. Proszę powiedzieć, dużo wchodzę w słowo, bo to jest temat rzeka, a e, chodzi o to, jak w tych trudnych czasach, właśnie kiedy jest pandemia, kiedy ta dostępność i możliwość trenowania nawet dla tych młodych ludzi jest bardzo utrudniona, a tutaj my mamy taki sukces. Czy to może determinacja większa i w naszych opolanach młodych gdzieś się zbudziła? Kiedyś, ja się odwołem tutaj do rozmowy z dyrektorem Mirosławem Śnigórskim, kilka lat temu rozmawialiśmy, generalnie w ogóle bardzo lubię rozmawiać z Mirkiem o o sporcie i wtedy powiedział mi, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób buduje się sport. Sport buduje się na dwóch bardzo mocnych nogach. One muszą być mocne, żeby w ogóle o budowaniu sportu można było mówić. Po pierwsze, to jest człowiek, a po drugie, to jest infrastruktura. I o ile w Opolu infrastruktura jest sportowa na bardzo wysokim poziomie i co roku podnosimy poziom i, i możliwości jakby też dostępu do tej infrastruktury. O tyle z ludźmi, no to, to jest chyba ta najważniejsza rzecz faktycznie te największe sukcesy święcą ci, którzy emanują pewną pasją. Widać po tych trenerach, że dla nich ten sport jest całym życiem, często tak to, tak to wygląda. Praktycznie nie ma wolnej chwili, żeby nie przestawali o tym mówić, znuli plany, organizowali takie czy inne zajęcia i dzięki właśnie takim trenerom Dużo pozytywnych rzeczy udało się zrobić. To są te sukcesy, o których właśnie dzisiaj rozmawiamy. Czy w związku I trzeba trzymać kciuki tylko. Trzymamy kciuki, ale czy w związku z tym będziemy jakoś jeszcze bardziej wspierać jako pole naszych zawodników, naszych młodych sportowców? Czy są jakieś plany? Są, ja mam, nie ukrywam ogromne plany. i patrząc na tą infrastrukturę, którą dysponujemy w Apolu. A wydaje mi się, że mówiąc chociażby o basenie, o basenie 50-metrowym, który w dalszym ciągu, jakby w skali całego kraju, jest luksusem, a nie standardem. Tak to mniej więcej wygląda. Tych 50 w Polsce jest jeszcze stosunkowo niedużo, chyba kilkanaście, jak się nie mylę. To mi zależy, żeby tutaj zbudować w Opolu taką naprawdę sekcję. Która będzie y, walczyła na poziomie juniorskim, a potem seniorskim i będzie rywalizowała jak równy z równym z tymi najlepszymi w kraju. I, i, i widzę tak samo, że to idzie w dobrym kierunku, bo warto wspomnieć y, też o tym, że i y, Dominika Trentkiewicz, i, i, i Marta Rakowska, czy Hania Mielnik. Potem jest jeszcze taka pływaczka mańkowska. W każdym bądź razie są to zawodnicy, którzy już się wyświetlają trenerom kadry narodowych na tym szczeblu najwyższym to jakby pokazuje też potencjał. Czyli mamy fantastyczny inwestować. basen, mhm. mamy fajnych trenerów, pływanie jest zdrowe. Fakt, trzeba z siebie dać bardzo dużo i, i, i to na pewno jest dyscyplina. Która wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, no ale liczę na to, że, że, że ta motywacja przez trenerów będzie w sposób odpowiedni i taki zjadliwy podana. No to trzymajmy się tych pozytywów, panie, panie prezydencie, bo wychodzi na to, że szczepimy nauczycieli już lada moment, żeby wrócić do normalności, żeby dzieci mogły wrócić do szkół. Dbamy o to, żeby w naszym mieście było czysto, no i wspieramy młodzież sportową żeby jak najwięcej sukcesów odnosiła przynosząc chwałę naszemu województwu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był wiceprezydent miasta Apola, pan Przemysław Zych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.